Witajcie na kanale Strefa Wojska. W zeszłym tygodniu omawiałem z Wami proponowany nam przez Boeing CH-47 Chinook. Natomiast teraz chcę z Wami pogadać o jego konkurencie. Aczkolwiek weźcie to w cudzysłów, bo jednak to trochę inny śmigłowiec. Natomiast na naszym rodzimym podwórku z pewnością rywalizują o nasze względy. Zatem, czym jest AW-101 i co potrafi? O tym dzisiaj. Zapraszam do materiału. Historia AW101 zaczyna się de facto w latach 70. ubiegłego wieku. Wielka Brytania i Włochy poszukiwały następców dla używanych przez siebie amerykańskich morskich śmigłowców Sea King, które produkowały na swoim terytorium na amerykańskiej licencji rozpoczęły się prace nad nowym śmigłowcem, a że wymagania obu krajów były bardzo podobne, no to uznano, że warto połączyć wysiłki i stworzyć wspólną maszynę. Do pracy wzięła się włoska Augusta i brytyjski Westland Helicopters. W 1980 roku te dwie firmy zawiązały wspólną spółkę na potrzeby projektu European Helicopters Industries, stąd początkowa nazwa śmigłowca, a więc Ech 101. Oblot prototypu miał miejsce w 1987 roku i przebiegł według planów. Koniec zimnej wojny postawił pod znakiem zapytania kontynuację programu, natomiast mimo wszystko dociągnięto go do końca. Pierwsze zamówienia z Włoch i Wielkiej Brytanii nadeszły w 1995 roku, a dostawy ruszyły od 1997. Współpraca tych dwóch korporacji najwidoczniej była na tyle udana, że stworzyły wspólną firmę i tak w 2000 roku powstała Augusta Westland, która w 2016 stała się własnością koncernu Leonardo. Przez lata śmigłowie skupowali kolejni użytkownicy, co zaowocowało wyprodukowaniem już ponad 200 maszyn. Zostały zakupione oczywiście przez takie kraje jak Wielka Brytania i Włochy, ale także Norwegię, Japonię czy Kanadę. Oczywiście fakt, że pierwsze sztuki zaczęto produkować prawie 30 lat temu, nie oznacza, że dostaliśmy tak stare maszyny. Jak to często bywa w przypadku wielu tego typu konstrukcji, może rodowód ich ma dekady, ale obecna wersja niewiele ma wspólnego ze swoim pierwowzorem. W tym przypadku jest tak samo. Mamy tu lepsze jednostki napędowe, dużo bardziej nowoczesną wionikę, czy wzmocnioną konstrukcję, która poprawiła właściwości aw 101 w takich parametrach, jak np. udźwig. Tak wygląda widzowie, krótka historia samej konstrukcji. A jak to się stało, że staliśmy się jej posiadaczem? Myślę, że większość z Was doskonale pamięta historię Karakali, które ostatecznie nie kupiliśmy. Jedna konstrukcja miała zostać dostosowana do różnych misji, m.in. zwalczania okrętów podwodnych, poszukiwawczo-ratowniczych, transportowych czy sił specjalnych. Jedni chwalą taką próbę unifikacji, inni z kolei powiedzą, że jak coś jest do wszystkiego, to jest do niczego. Niezależnie od tych dywagacji, fakt jest taki, że stare radzieckie śmigłowce z rodziny Mi-14 były w coraz gorszym stanie i trzeba było je czymś zastąpić. Dużo więcej na ten temat mówię w odcinku o CH-47 Chinook, a więc tutaj przypomnę skrótowo. Umowę na zakup tylko czterech takich śmigowców podpisaliśmy w 2019 roku za kwotę około 380 milionów euro, czyli powyżej 1,6 miliarda złotych. Miały one zostać dostarczone do końca 2022 roku, ale z powodu wiadomych zawierań na świecie w tamtym czasie ostatecznie trafiły do nas z rocznym opóźnieniem z powodu problemów z łańcuchem dostaw producenta. W naszym wojsku zastępują one Mi14PL i Mi14PLR. Cena wydaje się duża, bo wychodzi ponad 400 milionów zł za egzemplarz, ale pamiętajcie, że to pierwsze maszyny tego typu w polskim wojsku, a więc cenę podniósł choćby pakiet szkoleniowy. Dodatkowo wybraliśmy maszyny o drogim wyposażeniu, a takie elementy jak uzbrojenie czy systemy ratownicze sporo kosztują. W ramach wyposażenia ZOP znajdziemy tu system sonarowy Thales Flash Sonic, którego antena zanurzeniowa może zostać opuszczona na głębokość nawet 750 metrów. Plusem tego zakupu było z pewnością pozyskanie offsetu za blisko 400 milionów złotych. Jego głównym elementem było tworzenie w wojskowych zakładach lotniczych Centrum Wsparcia Eksploatacji Śmigłowców. Zagwarantowaliśmy sobie obsługę techniczną czy naprawy aw 101. Sporo zyskała też Politechnika Gdańska, która uzyskała dostęp do części technologii, m.in. wykrywania okrętów podwodnych. Na umowie skorzystał też, co nieco, PZL Świdnik który jest własnością koncernu Leonardo, a który produkuje części do tego śmigłowca, między innymi tylną część kadłuba czy część kabiny pilotów. W dodatku zyskał nowe kompetencje w zakresie projektowania i produkowania takich elementów jak tapicerka wewnętrzna czy mocowania wyposażeniowo-medyczno-ratownicze. Natomiast montaż końcowy, jak i oblot maszyn, miał miejsce Jowwill w Wielkiej Brytanii, a następnie przebazowano je do naszego kraju. Będą one operować z 44. bazy lotnictwa morskiego w Tarłowie. Nasze AW-101 mają dwa podstawowe zadania, czyli misje typu ZOP oraz SAR, czyli poszukiwawczo-ratownicze. Choćby być bardziej precyzyjnym, to trzeba powiedzieć o Combat SAR, czyli poszukiwaniu i ratowaniu żołnierzy w warunkach zbrojnych, czyli np. blisko strefy nieprzyjaciela. Tu wychodzi pierwszy plus tej konstrukcji, a więc szybka możliwość dostosowania śmigłowca do konkretnej misji. A to dość ważne, bo obie wymagają innego sprzętu. ZOP na przykład umieszczenie na pokładzie sonarów czy boi sonarowych. Ich demontaż znacznie poszerza możliwości transportowe. Natomiast różni użytkownicy używają swoich rozwiązań. Na przykład taka Norwegia zamontowała zintegrowany system wykrywania telefonów komórkowych, co sami przyznajcie, potrafi być użyteczne w poszukiwaniu rozbitków. AW101 charakteryzuje się stosunkowo dużą kabiną o długości 6,5, szerokości 2,5 i wysokości prawie 1,9 m. Taka powierzchnia pozwala na przewóz około 20 żołnierzy z pełnym ekwipunkiem bądź kilkunastu rannych na noszach. Natomiast długość całego śmigowca wraz z wirnikiem wynosi prawie 23 m przy szerokości ponad 6,5 metra. Mamy tu też trzy silniki General Electric CT78E. Aczkolwiek można zastosować też inne rozwiązanie, jak silniki Rolls Royce Turbomeca RTM 322-01, ale charakteryzują się one mniejszymi osiągami od swoich amerykańskich konkurentów. Silniki od GE dają spory zapas mocy, ale także zwiększają bezpieczeństwo w przypadku awarii, bo jak wiemy co trzy silniki to nie jeden. W dodatku przekładnia może działać bez smarowania nawet 30 minut. Kolejnym plusem jest zachowanie AW101 w locie. Mimo trzech silników wibracje nie są duże, a także jest stabilne w zawisie, co jest dość ważne, np. w trakcie wciągania na pokład rozbitków za pomocą wyciągarek, które również tu znajdziemy. Z kolei bardzo zaawansowana awionika zdecydowanie polepsza warunki pracy pilotów i ułatwia realizację zadań niezależnie od pory dnia czy nocy, a także warunków pogodowych. W skład wyposażenia specjalistycznego, niezależnie od wersji, wchodzi radar poszukiwania i wykrywania morskiego w technologii ASA, Leonardo SeaSpray czy głowica optoelektroniczna typu FLIR. Kolejnym dużym plusem tej konstrukcji jest zasięg, który na pracy dwóch silników zamiast trzech może sięgać nawet 1500 km, aczkolwiek pamiętajcie, że zależy to od wielu zmiennych, jak np. prędkości czy pogody, a przy zbiornikach zewnętrznych zasięg można powiększyć nawet do 2000 km. A W101 może lecieć bez przerwy nawet 7 godzin. Wejść na pokład są 3, dwa znajdują się po bokach, a trzecie w tylnej części śmigłowca. Tam właśnie zamontowana jest rampa, która ułatwia załadowanie maszyny czy wjazd np. małego pojazdu bezołkowego, czy kłada. Szerokość tego wejścia to około 2 metry. Natomiast widzowie tu ważna uwaga nasze cztery śmigłowca W101 takiej rampy nie mają, bo to opcja dodatkowa, tak jak np. składana tylna belka ogonowa, co ułatwiłoby stacjonowanie na okrętach. Na tę opcje nasi decydenci się nie zdecydowali. Na uwagę zasługuje także jedno z drzwi bocznych, które jest naprawdę szerokie i umożliwia bezproblemowe wciąganie na pokład np. Na ludzi, kiedy śmigłowiec jest w zawisie. Tam też można opcjonalnie zamontować karabin maszynowy. Jego szerokość wynosi około 180 cm. Warto też zwrócić uwagę na wirnik, a dokładnie jego łopaty. Są one specjalnie wyprofilowane i zbudowane z kompozytów, dodatkowo zbrojone włóknami węglowymi i szklanymi. Końcówki stworzono w ramach programu BERB. Pozwalają uzyskać o 30% większą siłę nośną, jeśli chcemy porównać to rozwiązanie do innych wirników o podobnych rozmiarach. Dodatkowo zmniejszają turbulencje podczas startu i lądowania. Maksymalna prędkość wynosi prawie 310 km na godzinę, aczkolwiek w pełnym obciążeniu oscyluje ona w okolicach 280 km na godzinę. Z kolei maksymalny pułap to około 4,5 km. AW-101 może przewozić ładunek o wadze około 5 ton, a najwyższa masa startowa to nieco ponad 15,5 tony. Śmigowiec posiada także możliwość transportu towaru na zewnętrznych hakach o wadze maksymalnej 4,5 tony. Załogę stanowi do 4 osób. Dwóch pilotów oraz dwóch nawigatorów. Za tymi wszystkimi rozwiązaniami i innowacjami idzie też niestety cena, a W101 jest maszyną stosunkowo drogą. Według niektórych źródeł koszt godziny lotu to nawet 50 tysięcy dolarów. Podsumowując, bez wątpienia W-101 to topowa półka śmigłowców i posiadanie tej konstrukcji u siebie to powód moim zdaniem do radości. Duża niezawodność, bezpieczeństwo w postaci choćby trzech silników, czy ogromny zasięg to elementy, które wyróżniają tę maszynę i predysponują do działań w obszarze morskim. Cztery śmigłowce to jednak za mało, aby w pełni zabezpieczyć nasze potrzeby. Dlatego mam nadzieję, że w niedługim czasie kupimy co najmniej drugie tyle, choć optymalna liczba to około 12 śmigłowców. Natomiast, czy to dobra opcja, aby ją zakupić dla naszego wojska? Aby nią zastąpić nasze Mi 8 i Mi 17? Mówiąc wprost, według mnie nie. Spory koszt użytkowania, mniejsze możliwości transportowe, zarówno pod względem udźwigu, jak i gabarytów sprzętu, to dla mnie wystarczające powody, aby z niej zrezygnować i nie kupować ich dla 25. Brygady Kawalerii Powietrznej, co miała w Panach poprzednia ekipa, a chciała ona zakupić ponad 20 dodatkowych AW 101. Myślę, że na rynku znajdziemy po prostu lepsze rozwiązania. Natomiast niezależnie od tego przyznaję, że to naprawdę świetny śmigłowiec. No i drodzy widzowie, to brnęliśmy do końca. Dzięki za poświęcony czas. Dawajcie znać w komentarzach, co sądzicie o AW 101. No i co według Was powinniśmy dalej zrobić? Dokupować aw 101? Czy może faktycznie zdecydować się na inne typy maszyn? Jak na przykład Chinook. Trzymajcie się, miłej soboty i do następnego odcinka. Hej!